Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie. Przed mikrofonem Daria Barszczyk w kolejnym Tyflo Podcaście kulinarnym. Dzisiaj zajmiemy się daniem takim bardziej na imprezę, takim wieczornym. Przystawka taka może też być, ciężko to jakoś określić, ale zawsze najszybciej znika ze stołu przy wszelkich imprezach. Potrzebne nam jest do tego ciasto francuskie. Ja akurat zakupuję je sobie w sklepie. Ser, szynka, no i wszelkie przyprawy i różne specjały, które my chcemy dodać tak w ramach inwencji twórczej, aby sporządzić właśnie takie zapiekanki. Należy oczywiście rozwinąć najpierw ciasto francuskie. Ono jest przełożone jakby takim papierem, więc na tym papierze spokojnie można to ułożyć na blacie. Nie trzeba żadnej podkładki. Ciasto posypujemy, wklepujemy w ciasto przyprawy. Trzeba je tak wklepać. Ja zastosuję takie standardowe przyprawy. Nie będzie ich zbyt dużo. Wsypię pieprz, chili, oregano i bazylię. Chili oczywiście nie za dużo. No, jeszcze dodamy odrobinę curry. Jest to takie bardzo szybkie danie, które potem nie wygląda, jakby było szybkie. Ja mam pierś w miodzie i ser Gouda w plastrach oczywiście. Nie będę tutaj kroić. Jeśli mamy większe kawałki sera niż szynki, no to oczywiście szynkę staramy się w ser, ale ja niestety nie mam. Musimy położyć ser, trzy palce od krawędzi górnej i bocznej, i zachowywać odległość trzech palców, aby była taka możliwość zwinięcia tej naszej zapiekaneczki, i cztery palce pomiędzy dwoma zapiekankami na środku. Mi tu wyszło 5 roladek. Ja mam tu przygotowane oczywiście dwa ciasta francuskie, ponieważ będzie to taka, nie jest to przystawka niestety. Ja kładę plasterek sera, no i tak dwa plasterki szynki, mam takie cieńsze, to akurat będzie idealnie, aby zawinąć. Ciasto francuskie to jest zawinięty taki rulon. Kiedy go się rozwinie, przypominam taki prostokąt. Teraz rozkrawamy wszystkie zapiekanki. Oczywiście, żeby należy zachować odległości i postarać się jakoś tak to mniej więcej prosto przyrządzić. Odkroiłam jedną zapiekankę. Zawijam ją. Może być w pionie, może być w poziomie. Zawijam ją w taką, w cudzysłowie, rolatkę. Tak, żeby nie wychodziły te... Sklejam ją. Tak, żeby nie wychodziły szynki ani ser. Tak, żeby była taka podłużna rolatka. Ja sobie tak w sumie zawijam. Raz w pionie, raz w poziomie. Nie zwracam na to uwagi, byleby ciasto się mogło skleić, byleby nie wystawał żaden ser ani szynka. Teraz zanim zwinę, już podpalę piekarnik, aby się już nam stosownie rozgrzał. Myślę, że w kombiwarze też jesteśmy w stanie to zrobić. Trzeba pilnować z tych serków, żeby nam się nie zrobiło ich przypadkiem za dużo w jednym miejscu, tak jak mi się też zrobiło. Najpierw zwiniemy serek z szyneczką w środku, a potem go owijamy
ciasto. W czasie, kiedy piekarnik się rozgrzewa, my musimy jeszcze na głębokim talerzu rozbić dwa jajka, oddzielić je od białka, od żółtek. Białko nada naszym zapiekankom dużo chrupkości. Ozdobię blaszkę papierem do pieczenia, żeby tak wiecie, bezpiecznie. Zmienię ten kawałek obecny, trochę przy palcach. Kiedy już ułożyliśmy na blaszę papier do pieczenia, obtaczamy nasze zapiekanki w białku i kładziemy w pewnej niedużej odległości od siebie. One nie rosną jakoś bardzo wszerz. Zaraz je jeszcze ponacinamy, żeby nie popękały sobie, bo lubią takie różne dziwne rzeczy odchodzić, ale należy tak ponacinać z wierzchu często. Wystarczą 3 nacięcia, takie leciutkie, żeby tylko miało gdzie to się rozrosnąć. Takie skośne nacięcia poprowadziłam i w tym momencie wlejemy blaszkę na środka i czekamy. Po 10 minutach oczywiście sprawdzamy, jak tam się miewają nasze cudowne rolatki. Ja w tym celu biorę swoją rękawicę kuchenną oraz widelec. Otwieram kamienik, łapię za ruszt, oczywiście rękawicą kuchenną. Dotykam widelcem te nasze zapiekanki. Ręką też można, aczkolwiek czuję ręką, że jeszcze trochę mi potrzeba, żeby się zrobiły na ładnie. Podkręciłam temperaturę. Jeszcze na koniec powiem, że rolatki należy trzymać od 35 do 40 minut. To zależy oczywiście, jaką wydajność i moc ma nasz piekarnik. No mój ma niestety tak słabą, że musimy długo, długo czekać, zanim się zrobią, ale już są gotowe. Pierwsza tura. Ja zabieram się z moimi znajomymi do jedzenia, a Was zachęcam do sporządzenia takich przepysznych przekąsek. Do usłyszenia. Była z Wami Daria Barszczyk. Trzymajcie się. Cześć. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.